Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości nadkomisarz Kozon melduje. Absolwentów uczelni gotowych do uczystej promocji na pierwszy stopień oficerski. Czołem policjanci! Witam rodzinę i bliskich promowanych, którzy tak licznie dziś przybyli do Szczytna. Szanowni Państwo, polska policja zyskuje dzisiaj nową kadrę. 241 bardzo dobrze wyszkolonych policjantów, którzy dołączają do kadry oficerskiej naszej formacji. Jestem przekonana, że zostaliście Państwo prawidłowo przygotowani do realizowania zadań i obowiązków, a także decyzji, jakie będziecie niejednokrotnie musieli podejmować w czasie służby. Dostępując godności oficera polskiej policji, uroczyście ślubuję. Dostępując godności oficera polskiej policji, uroczyście ślubuję. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mianuję panie podkomisarzem policji. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mianuję panów podkomisarzem policji. Dzisiaj są obecni z nami wszyscy komendanci, wojewódzcy, dowódcy pododdziałów kontrterrorystycznych, komendanci komórek polskiej policji, podległych komendzie głównej i dzisiaj patrzą na was. To są osoby, które niewątpliwie stoją za waszymi plecami. Ale również po prawej stronie widzę licznie zgromadzonych waszych najbliższych. To są też osoby, które dołożyły cegiełkę do waszego sukcesu. Te was wspierają na co dzień, na których możecie liczyć, którzy tak naprawdę znoszą to, że wielokrotnie wychodzicie do służby, nie wiecie, o której wrócicie. Bardzo wam wszystkim, szanowni państwo, dziękuję. Mamom, tatom, rodzinom, żonom, dzieciom, wielkie podziękowania.